Szczepan, no to jesteś praktykiem, pasjonatem trudnej sztuki fundraisingu. Jesteś też opowiadaczem, jak to o sobie mówisz, fantastycznych historii. No, działasz właściwie dla fundacji już od dosyć długiego czasu. Bo ile? Fundraisingiem zajmuję się od 12 lat. Pracuję z różnymi organizacjami, doradzam, wspieram, konsultuję. Ośmielam się twierdzić, że z każdym rokiem jestem trochę mądrzejszy. Dlatego tym doświadczeniem, które zebrałem, dzielę się z różnymi organizacjami, jak lepiej, skuteczniej zbierać pieniądze, ale nie po to, żeby zebrać pieniądze, bo samo zbieranie pieniędzy w przypadku organizacji pozarządowych nie ma sensu. Zbieranie pieniędzy po to, żeby zmienić świat na lepsze, o, to ma sens i to lubię. I dlatego tym doświadczeniem się dzielę z różnymi organizacjami. Super. No i poniekąd dzisiaj po to się spotykamy, bo taki ten 1%, trochę nie wiadomo o co chodzi, trochę wiadomo o co chodzi, jest taką darowizną, dobroczynnością. No właśnie, czym właściwie jest ten 1%? No właśnie, zacznijmy od tego, mam taką swoją prywatną krucjatę w tym temacie, że 1% podatku to nie jest darowizna, bo nie dajemy swojego. Bazowo, jeżeli każdy z nas zarabia pieniądze albo ewentualnie otrzymuje emeryturę, to od tej zarobionej, czy wcześniej zarobionej, w sensie w ramach emerytury, kwoty płaci podatki. Jakby mamy taki system, że od dochodów płacimy podatki. No i mechanizm 1% to jest taka możliwość decydowania o tym, gdzie trafią te środki, a właściwie 1% z naszych podatków. Co jest jeszcze ważne, żebyśmy tak na początku zwrócili na to uwagę. Ja jestem jakby najbliższy wizji tego mechanizmu 1%, który jest zapisany w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, która już ponad 15 lat temu jakby wprowadziła ten mechanizm 1%. Jakby ta wizja, która jest mi najbliższa, bo po co powstał w ogóle 1%? To nie jest tak, żeby sobie amuzą, tylko 1% miał systemowo wzmocnić organizacje pozarządowe, te, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, czyli OPP, te, które mają ten specjalny status, mają organ kontroli nad zarządem, spełniają wszystkie tam kryteria ustawowe. I jakby idea 1% była taka, ustawodawca miał taką wizję, że dajemy pieniądze organizacjom pozarządowym sprawdzonym, by one miały pieniądze na realizację ich misji, a nie były tylko uzależnione na przykład od środków publicznych. Więc to miał być taki dodatkowy zastrzyk pieniędzy. I to właśnie dlatego podatnicy wybierają, wskazują najbliższą ich sercu organizację, której Ministerstwo Finansów przelewa kwotę 1% naszego podatku, po to, żeby lepiej i skutecznie działała. I co jest jeszcze ważne, zgodnie jakby z tą główną ideą ustawodawcy, że to jest taki mechanizm, który wzmacnia w swoim założeniu aktywność obywateli i też daje im takie poczucie sprawczości, czyli to nie jest tak, że pieniądze z podatków idą i nie wiadomo, co się z nimi stanie, czy za te pieniądze zostanie wyremontowana dziura w drodze tutaj koło mnie, czy dziura w drodze na drugim krańcu Polski, czy jakiś szpital, czy cokolwiek innego, tylko tu mam jakąś formę, co prawda 1% z tych moich podatków idzie tam, gdzie ja chcę. I dlaczego 1% nie jest darowizną? Bo to są pieniądze należne państwu, czyli my jak zarabiamy podatki, oddajemy państwu, a swoje darowizna jest wtedy, kiedy oddajemy te pieniądze, które zostaną nam po opodatkowaniu. A 1% to jest ten element, który są naszymi pieniędzmi, bo je musimy, bo je mamy przed opodatkowaniem, ale one znikają i idą z podatkami. Więc jakby tak podsumowując, ten 1% nie jest darowizną, tylko jest wskazaniem tego, gdzie mają iść nasze podatki. Oczywiście oprócz tego przekazywania 1%, oczywiście możemy dać też darowiznę z własnych pieniędzy i wtedy ona jest darowizna, być może na tą samą ulubioną organizację, o której wiemy, że dobrze działa, że zmienia świat na lepsze,
No i to jest takie potwierdzenie, że my tak mocno wierzymy w jej misję, że ją wspieramy zarówno 1%, jak i swoimi darowiznami. No i tu się naprawdę ciśnie takie pytanie na usta. Co się dzieje, jeżeli nie wybierzemy tej organizacji, której chcemy przekazać, na którą chcemy przekazać ten 1%? To zrobimy to samo, co zrobiło, średnio robi połowa uprawnionych podatników. To dużo. Dużo, mało, to zależy jak oceniać. Średnio w ostatnich latach 50% uprawnionych podatników przekazuje 1% na rzecz wybranej organizacji pozarządowej, a drugie 50% tego nie robi. Co się dzieje z tymi pieniędzmi? No właśnie. Bardzo proste. One idą do budżetu państwa i łatają dziurę. Pod Szczecinem czy w Łańcucie, albo służą utrzymaniu jakiegoś szpitala, albo służą wypłacie wynagrodzenia nauczyciela i my nie wiemy, czy to jest wynagrodzenie nauczyciela na przykład pod Krakowem w szkole, w małej szkole, czy to jest wielka szkoła Moloch, dajmy na to w Poznaniu. My tego nie wiemy. Więc jeżeli ktoś uważa, że rząd wydaje jego pieniądze lepiej niż on sam zadecyduje organizacja, no to niech nie przekazuje tego 1%, jeżeli ktoś ma tak duże zaufanie do administracji państwowej. A jeżeli ktoś chce chociaż mieć jakąś tą minimalną sprawczość w tym 1%, no to niech przekaże 1% na wybraną organizację pozarządową ze statusem OPP. No tak. No to też kolejnym pytaniem, jakie się ciśnie na usta, to naprawdę czy ten 1% to dużo? No bo myślę, że dużo osób tak sobie czasem myśli, że 1% to tak jako blisko z przymrużeniem oka, to czasem to może być kilkanaście złotych, kilkadziesiąt. Czy to ma sens? Gdybyśmy sobie tak wyobrazili, gdyby każdy z podatników stwierdził, ale czy to w ogóle ma sens, no to nie mielibyśmy tej sprawczości. A w zeszłym roku, w 2020 roku, właśnie od tych 50% uprawnionych podatników, czyli od połowy tych, którzy mogą przekazać 1%, na konta organizacji pozarządowych zostało przekazane 907 milionów złotych przez prawie 15 milionów podatników. Dużo? Mało? Jakby z mojej perspektywy całkiem sporo. Zgadza się zdecydowanie. I co ważne, ta kwota w większości składa się z tych małych kwot, kilkunastu złotych. To, na co nam wskazuje Ministerstwo Finansów, które pokazuje kwoty, które są w ramach 1% przekazane, Ministerstwo Finansów uśredniło, wiadomo, kłamstwa, większe kłamstwa i statystyki, więc to jest taka kwota trochę wyobrażona, ale średnio ponad 60 zł to jest średnia kwota przekazywana w ramach 1%. Oczywiście, jeżeli popatrzymy gdzieś tam wokół nas, no to raczej są kwoty mniejsze niż te 60 zł, ale są tacy ludzie, którzy na przykład w ramach 1% przekazują, dajmy na to, i znam taki przykład, 40 tysięcy złotych na rzecz wybranej jednej organizacji. I wtedy budżet skoczył bardzo, bo ten ktoś zarobił na tyle dużo, że jego 1% podatku należnego to było 40 tysięcy. I stąd bierze nam się ta kwota, ta trochę nierealna, te ponad 60 zł, ale uśredniając taka jest. Więc gdyby średnio to potraktować, to każdy z nas w ramach 1%, dajmy na to, przekazuje 60 zł. Nawet jeżeli to jest i mniejsza kwota, to organizacje pozarządowe potrafią je dobrze wykorzystywać. Więc ja bardzo nie lubię tego sloganu, każda złotówka zostanie dobrze wykorzystana, ale tak naprawdę jest. Więc niezależnie od tego, czy mamy małą kwotę 1%, czy dużą, warto wskazać i wybrać tą organizację, która jest bliska naszemu sercu, która robi dobre rzeczy. Też z tej perspektywy, że ja przekażę, ty przekażesz, przekaże moja sąsiadka, pani w sklepie i robi się masa ludzi. Pamiętajmy, 15 milionów podatników już przekazuje 1%. Większość bym ośmielał się twierdzić, więc zawsze lepiej być w gronie tej większości. No właśnie, to tak jak mówisz, to jest te 907 milionów złotych? Tak. No, myślę, że to jest niebagatelna kwota. Tak, to jest taka kwota, która pozwala naprawdę zmienić życie, zmienić świat. Tak naprawdę
To jest prawie miliard. I oczywiście rozbite na organizacji ze statusem organizacji pożytku publicznego mamy około 9 tysięcy w tym momencie. Tak jak sprawdzałem ostatnio, to było niespełna 9 tysięcy. Ale te pieniądze, które one wydatkują, one są wokół nas. One są wokół nas w taki sposób, że one nie zawsze są podpisane, ale organizacje robią bardzo dużo rzeczy. Często zdarza się tak, że 1% to jest też wspieranie osób chorych na ich rehabilitację, na ich działania, ale z 1% finansowane są też zupełnie inne działania. To są działania edukacyjne, czyli zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które potrzebują wsparcia w procesie nauczania, ale to też są zajęcia dodatkowe dla liderów, tych, którzy mają niestandardowe potrzeby edukacyjne i na przykład kształcimy przyszłych sportowców w ramach zajęć dodatkowych. Oprócz tego może być tak, że widzimy szczęśliwe rodziny, bo w ramach 1% są prowadzone dla nich zajęcia zbudowania relacji, zbudowania więzi. To są też tysiące wolontariuszy, którzy robią dobre rzeczy. Organizacje pozarządowe wszelkie, też szczególnie te duże, te, które mają wolontariuszy, one tych wolontariuszy tak naprawdę uczą, edukują, uczą, jak lepiej pomagać. Szkolą, tak. I wtedy, wiesz, cała masa działań dotyczących chociażby takiego podstawowego elementu jak ratowania czyjegoś życia, jeżeli ktoś zasłabnie, straci oddech, też jest finansowana z 1%. Wasze działania jako do KMS-u też w dużej mierze też są finansowane ze środków 1%, bo tak naprawdę poszukiwanie dawców, potencjalnych dawców, to jest za to trzeba zapłacić, bo tam są te wszystkie badania, to są te akcje promocyjne. Jak najbardziej, to nie jest refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, więc... Tak, więc jakby to też się dzieje i jeżeli się uda, a co roku dostaję od was list podsumowujący, co się wydarzyło. Naszą gazetkę dobra. I gazetkę dobra oczywiście, to ja widzę, że te setki osób dostały pomoc i uratowaliśmy im życie przez to. Ale żeby uratować czyjeś życie, trzeba było włożyć, i tu liczbami pewnie dużo łatwiej będziesz operować niż ty, niż ja, ale trzeba było wykształcić wolontariuszy, którzy pójdą we swoje środowiska, na przykład te wszystkie akcje związane ze studentami, czy lokalne wasze akcje promocyjne, po to, żeby ludzie się zgłosili, szczególnie ci, którzy jeszcze mają jakieś takie zastałe obawy przed tymi wszystkimi badaniami, bo nie wiadomo, jak to tam jest z tym dasem w szpiku i z wszystkimi innymi rzeczami, bo gdzieś jakoś się ludzie wydrukowali. Więc przychodzą młodzi ludzie, którzy z entuzjazmem zarażają, ale tych młodych ludzi no, trzeba im powiedzieć, jak to robić, a nie tylko masz koszulkę i idź. Trzeba wytłumaczyć, wyedukować. Za tą pracę trzeba zapłacić, dostarczyć im materiały, po to, żeby w tym długim łańcuchu pomocy w końcu ktoś znalazł swojego genetycznego bliźniaka i żeby mu uratować życie. To wszystko kosztuje. Bo niestety polskie społeczeństwo ma to do siebie, że tkwi w takiej pewnej schizofrenii, my jako naród, że chcemy, żeby organizacje pozarządowe udzielały najlepszej możliwej pomocy na wysokim poziomie, eksperckiej i specjalistycznej. Z drugiej strony to samo polskie społeczeństwo twierdzi, że tym ekspertom nie powinniśmy płacić. No właśnie, bo tutaj się często pojawia to pytanie, że 1%, wszystkie te reklamy, wszystkie te billboardy, wszystko to w ogóle kosztuje. I czy nie lepiej byłoby te pieniądze w ogóle przeznaczyć na rzeczywiście to działanie, czym się ta organizacja, tak, stowarzyszenie i tak dalej zajmuje? Z punktu widzenia tak mikrolokalnego to podejście ma sens. Czemu macie wydawać pieniądze na billboardy, na ulotki? Przecież my was wszyscy znamy. Ale gdy wejdziemy poziom czy dwa poziomy wyżej, nie chodzi o jakość, tylko spojrzenie horyzontalne, żeby osiągnąć konkretny sukces, my musimy wykonać konkretną ilość pracy. Tak jak w waszym przypadku, jeżeli mamy, ja upraszczam w tym momencie, 100 osób rocznie dostanie przeszczep szpiku, no to wy musicie pozyskać potencjalnych dawców, dajmy na to 100 razy więcej.
i ktoś ich musi przebadać, ktoś musi do nich dotrzeć, czyli znowu docieramy do tych ludzi więcej, musimy ich przekonać, wyedukować, powiedzieć, jak to działa, czyli żeby tej jednej osobie zostało przeszczepione te wszystkie komórki, to od tej akcji musi się dowiedzieć kilkanaście tysięcy. Więc jakby to jest też efekt działań edukacyjnych, czyli żeby ktoś wykonał jakąś dobrą czynność, szczególnie, że to tam dotyczy jednak jego ciała i jego zdrowia, że tymi komórkami musi się podzielić, on musi o tym się dowiedzieć, że może, musi zostać wyedukowany, jak to się robi, musi zostać przebadany i on musi oczekiwać, czyli to też kwestia kontaktu z nim, żeby nie stracić tego człowieka na ostatniej fazie, że mamy potencjalnego dawcę, ale on się przeprowadził i zapomniał zmienić adres. Dlatego to jest... powiedzieć. Tak, i to jest jakby cały element edukacyjny po to, żeby tam jedno dobro, jedno życie zostało. Więc jeżeli podchodzimy do pomocy systemowej, a ja jestem jakby największym zwolennikiem tego, żeby pomoc udzielana przez organizacje pozarządowe, to pod hasłem pomoc mam bardzo dużo działań misyjnych, żeby ona była systemowa. Czyli nie działamy punktowo, żeby ocalić życie jednego chorego dziecka, tylko działamy systemowo, tworzymy system, żeby dzieciom chorym na te schorzenie, ja przepraszam, że skupiam się tylko na dzieciach, ale to jakby najłatwiej nam się sobie wyobrazić, żeby stworzyć system, organizację pacjencką, czy organizację, która pomaga chorym na tą konkretną chorobę, żeby oni trafiali, byli zaopiekowani przez specjalistów i nie musimy wtedy robić milionowych zbiórek na ocalenie kolejnego dziecka i potem za tydzień znowu, tylko mamy system, w ramach którego wymogliśmy refundację leków, w ramach którego mamy specjalistów, którzy wcześniej diagnozują i powoduje to operowanie. Jakby cała masa rzeczy, którymi zajmują się organizacje i cała masa rzeczy, które jak są przemyślane, są dużo tańsze niż działania administracji państwowej. Ja z natury jestem wolnościowcem i jestem zwolennikiem, im mniej państwa, tym lepiej. W sensie państwo tylko w tych kluczowych elementach, a ludzie sobie sami poradzą. Tak wiem, jest to trochę niepopularne teraz, ale ja wierzę w sprawczość ludzi i organizacji. Po to się ludzie zrzeszają. No właśnie. Żeby robić dobre rzeczy. Już zaczynając, trochę przykład amerykański, ale jestem świeżo po lekturze biografii Benjamina Franklina. Kiedy on w Ameryce, tam jeszcze kiedy Ameryka była kolonią brytyjską, kiedy zobaczył, że problemem młodych rzemieślników amerykańskich jest to, że nie mają wiedzy, to wziął i założył towarzystwo, takie dzisiaj byśmy powiedzieli bibliotekę, towarzystwo biblioteczne, gdzie każdy członek płacił książki, płacił opłatę i towarzystwo zamawiało książki z Wielkiej Brytanii po to, żeby oni mogli samo się kształcić. Czyli nie było potrzebne państwo, nie był potrzebny król ani gubernator do tego, żeby poziom wiedzy młodych rzemieślników wzrósł. A kiedy rósł ich poziom wiedzy, to oni mogli zakładać rodziny, mogli je utrzymać, bo potrafili robić więcej niż to, co ich mistrzowie ich wyuczyli. Czyli takie oddolne społeczne rozwiązywanie problemów, jeżeli tylko da nam się możliwość i mechanizmy taki jak 1%, jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. I ten 1%, wracam do tego wątku, który rozpoczęliśmy kilka minut temu, my go nie widzimy wokół nas, ale on działa. I on jest tutaj i on, ten 1%, gdyby się tak przypatrzyć, on wokół nas krąży. W ludziach, z którymi się spotykamy, też są w jakiś sposób ich beneficjentami, bo trzymając się waszego przykładu, wielu z moich znajomych jest już potencjalnymi dawcami szpiku, ale trzeba było do nich dotrzeć, między innymi dzięki środkom z 1%, żeby im powiedzieć, żeby oni się zgłosili, żeby ich przebadać, żeby oni trafili do bazy. Żeby utrzymywać z nimi stały kontakt. I powiedzieć, jak ważni dla nas jesteśmy, żeby oni nagle po tym całym procesie, który zrobimy, nie rozmyślili się, skoro oni do mnie nie piszą, to chyba mnie nie potrzebują, to ja sobie pójdę. Więc 1%, jeżeli chodzi o te kwestie reklamowe, oczywiście są pewne wytyczne, ile można wydawać na działania merytoryczne, ile można wydawać na promocję, jakby to też jest zapisane w przepisach, ale kluczem jest to, żebyśmy nie traktowali tylko środków 1% tylko i wyłącznie na pomoc, ale też jako wzmocnienie tych organizacji. To, o czym mówiłem, zgodnie z ideą ustawodawcy jest przede wszystkim wzmocnienie,
A dobre rozpoznawanie danej organizacji też jest wzmocnieniem, bo za tym idą darczyńcy, za tym idą sympatycy, wolontariusze i dużo dobra się po prostu dzieje. Miło to słyszeć. I, no i tak, właśnie ten 1% jest tak, tak dookoła nas, chociaż my go nie widzimy. Ale też czasem, kiedy zaczynają się te wszystkie kampanie, no to widzimy billboard za billboardem, kolejne apele, nie wiem, na mediach, na social mediach. No i tak naprawdę w człowieku, który chce rzeczywiście czynić dobro, powstaje no, takie pytanie, komu mam przekazać ten 1%? Komu chcesz, to po pierwsze, to znaczy najważniejsze, żeby przekazać, bo ja wierzę bardzo głęboko, że to niezależnie od tego, która z tych 9 tysięcy organizacji dostanie od ciebie pieniądze, dobrze je wykorzysta. Na co chciałem zwrócić uwagę? Po pierwsze, dawaj tam, skąd czerpiesz, czyli jeżeli jakaś twoja organizacja, którą znasz, coś zrobiła dobrego dla ciebie, w jaki sposób cię edukuje, uczy cię czegoś, korzystasz z ich wiedzy albo masz z nią jakąś dobrą relację, znasz ludzi, którzy tam pracują, znasz ludzi, którzy są tam wolontariuszami, to daj im, w sensie tej całej organizacji, bo ty ich znasz, ty im ufasz i ten poziom ryzyka mamy dużo niższy niż organizacja, o której słyszeliśmy pierwszy raz i widzimy jakiś billboard, który być może szokuje, być może wywołuje jakieś u nas emocje. Oczywiście to też jest dobre, bo to też jest pewna forma przekazu, ale jakby trzymam się tą zasadą Ordo Caritas, porządku miłości. Zaczynamy od naszej najbliższej rodziny, naszej społeczności i idziemy dalej przez tych, których znamy, a dopiero później mamy ludzi, których nie znamy i którzy muszą wykonać dużo więcej pracy, żeby nas do siebie przekonać. Więc tam, gdzie skąd czerpiemy, dawajmy. Po drugie, warto też działać na rzecz organizacji, które są nam na przykład bliskie tematycznie. Lubimy pieski i kotki, no to dobrze wspierać schroniska czy inne organizacje wspierające pieski i kotki. Lubimy, jesteśmy rozpolitykowani i chcemy wspierać jakąś organizację typu think tank, kreującą politykę publiczną, no to mamy jakiś wpływ, bo ktoś za nasze pieniądze zrobi na przykład badania, jak państwo wydaje swoje pieniądze i czy robi to dobrze, czy zrobi to źle, bo zatrudni do tego ekspertów. Jeżeli bliskie jest nam ratowanie życia ludzi, no to możemy wesprzeć zarówno was jako DKMS, bo wy ratujecie życie, tylko tu jest, mamy te kilka stopni, ale za to idzie świadomość, ale równie dobrze możemy 1% przekazać organizacji, która uczy dzieci, jak się zachowywać, gdy ktoś zasłabnie, żeby mogli sobie pomagać. Jakby kto jest nam bliższy, tego wybierajmy i ten, kto właśnie dobrze wspierać też tych, którzy mają z nami dobrą relację, czyli piszą do nas listy, sprawozdają się, mówią w jaki sposób wydają te ciężko zarobione te pieniądze, które my zarobiliśmy jako darczyńcy i przekazaliśmy. Oni są jasni, transparentni. Można sprawdzić, na co idą pieniądze, w jaki sposób. Mają sprawozdania finansowe, sprawozdanie merytoryczne, ale też piszą do nas listy. Ja od was dostaję listy i ja mam u siebie taką życzliwość do tego, że wy co roku do mnie piszecie, tak samo z waszą gazetką, którą mogę przejrzeć, zobaczyć, co się przez ostatni rok wydarzyło. No właśnie, to jest taka transparentność, prawda, która pozwala też na to, aby każdy z darczyńców, każda w ogóle z osób, którzy też przekazują 1%, bo pamiętajmy, że to nie jest darowizna, 1% to nie darowizna, mają takie poczucie, że ten 1%, to co oni nam przekazali, nie idzie gdzieś w świat, gdzie na przykład, nie wiem, załata ulicę gdzieś tam, albo wyda się gdzieś tam, tylko właśnie idzie i na taki dokładny cel i jest namacalne. Tak, i to jest też ten moment, że jakbym miał wątpliwości, czy dobrze wydajecie moje pieniądze, ja mogę do was zadzwonić, do ciebie zadzwonić i zapytać, pani Gabrysiu, a czy te moje pieniądze dobrze wydaliście? Na co one poszły? Czy pani mi może powiedzieć? I te organizacje, które mają te systemy pomocowe, one są w stanie wskazać. Tak, pan nam wpłacił swoje pieniądze, dajmy na to 14 maja zeszłego roku
I w ramach kampanii badania naszych potencjalnych dawców przekazaliśmy je na zbadanie pewnej osoby, nie możemy jej ujawnić danych, ale która właśnie się zgłosiła do tej naszej bazy i przebadaliśmy i ona czeka, aż znajdziemy potencjalny bliźniaka genetycznego, jeżeli będzie taka potrzeba. Czeka jako potencjalny dawca, tak. Dokładnie. Tak. No właśnie. Bo jeszcze jedna rzecz, bo często zdarza się taka sytuacja, że ludzie pytają, mówią, że ten 1% to taki trudny jest do przekazania, bo to trzeba wyliczyć ten 1% podatku. Na szczęście w porównaniu z ostatnimi latami, dlatego ja wracam też do mojego doświadczenia sprzed 12 lat, to było dużo trudniejsze. Jeszcze dawno, dawno temu trzeba było obliczyć tą kwotę, przelać ją na konto wybranej organizacji, potem Urząd Skarbowy robił zwrot. Teraz jest dużo prostsze i większość tych formularzy, przynajmniej ludzie, których znam, oni te formularze wypełniają elektronicznie już. Nie idzie się do pani księgowej i niech pani mi papierowo to zrobi, tylko mamy te systemy rządowe, mamy systemy do rozliczania podatków i tam system sam liczy ten 1%. Naszą rolą właściwie jest tylko jedna rzecz, podjąć tą najtrudniejszą decyzję, którą trzeba, czyli komu mam przekazać ten 1%, wpisać numer KRS, ewentualnie do czego też zachęcam, wyrazić zgodę na to, żeby organizacja otrzymała nasze dane, bo wtedy ona może się sprawozdawać, czyli wysłać nam informację. Panie Szczepanie, pana 1% wykorzystaliśmy w zeszłym roku na to i na to. I to znowu wzmacnia tą naszą więź i to nasze zaufanie między nami. Więc bardzo zachęcam, żeby zaznaczyć już przekazanie tych danych na rzecz organizacji. I czasami możemy też wskazać cel szczegółowy, czyli jeżeli chcemy wesprzeć któryś projekt prowadzony przez organizację albo ewentualnie podopiecznego danej organizacji, to też tam wpisujemy konkretny cel szczegółowy zdefiniowany. Ale samo przekazywanie 1% jest na tyle proste, że tak naprawdę wystarczy wpisać numer KRS i dlatego te wszystkie numery KRS-ów nam wszędzie gdzieś krążą, taki, a nie inny. I po prostu trzeba to wpisać. I to jest ten kluczowy moment i więcej w sumie nie trzeba. No tylko podjąć tą decyzję. Tak, podjąć. Tak naprawdę, przepraszam, bo to zabrzmi głupio. Nieważne jaka ona jest, ale ważne, żeby była. Bo te organizacje po prostu dobrze zadziałają, dobrze te pieniądze wykorzystają. Oczywiście warto wspierać dobre organizacje, te, które znamy, te, które robią dobre rzeczy. Ale bądźmy w tych 50%, które wspierają swoim 1%. Tak.